Rozdział 6. Wibracje dźwięku. W świecie gitary elektrycznej istnieje magiczna kraina dźwięków, zdominowana przez tajemniczy artefakt znanym jako pedal dullboard. To nic innego jak deska pełna urządzeń, które sprawiają, że dźwięk gitary staje się nieprzewidywalnie fascynujący. Wyobraź sobie, że to miejsce, gdzie artysta kształtuje swoje dźwięki, jak alchemik mieszający magiczne eliksiry. Na pedalboardzie królują efekty gitarowe, małe skrzynie pełne możliwości. Wciśnij przycisk i otwórz furtkę do nowego wymiaru dźwięku. Wahła przenosi cię na fale, jakbyś surfował na tonach. Delay rozciąga czas, tworząc tajemniczą przestrzeń. Distortion brutalnie zakłóca rzeczywistość, a reverb dodaje aurę tajemniczości. Godra, nasza bohaterka, odkrywa ten świat, jakby wchodziła do magicznego ogrodu dźwięków. Pocałuj przycisk i dźwięki się splatają, tworząc symfonię emocji. Odjedź na falach przesterowanych riffów, jak na skrzydłach dźwięku, których nie można zatrzymać. Podczas gdy Godra zakładała kolejny efekt na swój pedalboard, czuła, że staje się kreatorem dźwiękowego krajobrazu. W tych elektronicznych szkatułkach tkwiła moc, by przekształcać melodyjne myśli w fale dźwiękowe, które mówią więcej niż 1000 słów. Tak rozkwitała w świecie pedalboardów i efektów gitarowych, gdzie każdy przycisk był bramą do nowego doświadczenia dźwiękowego. Godra pocałowała te dźwięki i odjechała w nieskończoność, zostawiając za sobą echem swojej muzycznej podróży. Godra, miejsce, w którym dźwięki są mostem pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. W świetle Godry odkrywanie siebie poprzez grę na efektach gitarowych w nurtach ambientu to jak podróż przez wspomnienia i teraźniejszość. Dźwięki te, nasycone nostalgią i melancholią, ukazują nie tylko piękno przeszłości, ale również pomagają zanurzyć się w mistyczną teraźniejszość. To nie tylko muzyka, to terapia dźwiękiem, której mistyczna siła pozwala odnaleźć się w gąszczu własnych emocji i refleksji. W Godrze, miejscu, gdzie dźwięki są mostem do głębokich zakamarków duszy, ambient na efektach gitarowych staje się nie tylko sztuką, ale również filozofią życia, prowadzącą ku lepszemu ja. Rozdział 7. Harmonie nostalgii i melancholii. Muzyka ambientowa w kontekście higieny psychicznej. Muzyka ambientowa, pełna delikatnych dźwięków i hipnotyzujących harmonii, stanowi fascynujące pole eksploracji w kontekście procesów umysłowych, nostalgii i melancholii. To gatunek, który potrafi przenosić słuchacza w stan refleksji, a jednocześnie skłaniać do głębokich introspekcji. Nostalgia, czyli tęsknota za przeszłością, często towarzyszy muzyce ambientowej. Dźwięki te potrafią wywołać wspomnienia i emocje z przeszłości, co może być zarówno kojące, jak i melancholijne. Wprowadzają słuchacza w specyficzny nastrój, pobudzając do wyobrażenia sobie miejsc i sytuacji z życia. Melancholia, obecna w wielu utworach ambientowych, pełni rolę katalizatora głębokich uczuć. To subtelne połączenie smutku i piękna, które może być dla niektórych terapeutyczne. Muzyka ambientowa może działać jak forma terapii dźwiękowej, pomagając w przetwarzaniu emocji i znalezieniu wewnętrznego spokoju. Procesy umysłowe podczas słuchania muzyki ambientowej obejmują często stan zanurzenia, w którym umysł jest otwarty na różne interpretacje i odczucia. To doświadczenie może być relaksem dla umysłu, zwłaszcza w świecie pełnym bodźców i natłoku informacji. Zdrowa higiena psychiczna zazwyczaj obejmuje umiejętność zarządzania emocjami i znalezienie balansu między refleksją a akceptacją teraźniejszości. Muzyka ambientowa może być cennym narzędziem w tej podróży, umożliwiając słuchaczowi eksplorację uczuć, jednocześnie wspomagając procesy relaksacyjne. Wnioski są zindywidualizowane, gdyż każda osoba reaguje inaczej na dźwięki i różne style muzyczne. Dla niektórych muzyka ambientowa może być oaza spokoju, dla innych zaś może wywoływać zbyt intensywne emocje. Kluczowe jest rozpoznanie, jakie doznania dźwiękowe są korzystne dla danej osoby, a co może wymagać ograniczenia. A w ostateczności zdrowa higiena psychiczna obejmuje świadome korzystanie z muzyki jako narzędzia do samopoznania i regulacji emocji. Muzyka ambientowa może być cennym towarzyszem w tej podróży, pomagając w zrozumieniu siebie i odnalezieniu równowagi między przeszłością a teraźniejszością. Rozdział 8. Stoicyzm w harmonii. Dźwięków. Godra muzyki jako postawa codziennego życia.
Stoicyzm, starożytna filozofia zakorzeniona w przekonaniu, że jednostka ma kontrolę nad swoimi reakcjami na zewnętrzne wydarzenia, może stanowić fascynujące lustro dla Godry, artystki muzyki. W kontekście jej twórczości i codziennego życia, stoicyzm staje się nie tylko filozofią, lecz również postawą. Godra, podobnie jak stoicy, zdaje sobie sprawę, że nie zawsze ma wpływ na zewnętrzne okoliczności. W świecie muzyki, podobnie jak w życiu codziennym, zawsze są nieprzewidywalne, melodyjne zakręty i rytmiczne niespodzianki. Stoicyzm uczy, że istotą jest akceptacja tego, co nie do kontrolowania, oraz skupienie uwagi na tym, co w naszej gestii. W tworzeniu muzyki Godra odnajduje stoicki spokój w obliczu artystycznego wyzwania. Stoicyzm pomaga jej utrzymać równowagę wobec ocen krytyków czy fluktuacji popularności. To nie tylko postawa twórcza, ale również recepta na radzenie sobie z niepewnością branży muzycznej. Stoicyzm, z korzeniami w filozofii etyki, prowadzi Godrę do refleksji nad sensem jej sztuki. Muzyka staje się dla niej nie tylko źródłem emocji, ale także narzędziem do przekazywania wartości stoickiego umiaru, mądrości i spokoju. W koncertowaniu i nagrywaniu odnajduje harmonię z zewnętrznymi warunkami, nie tracąc jednak autentyczności i głębokości przekazu. Podążając ścieżką stoicyzmu, Godra znajduje siłę w koncentracji na tym, co w jej gestii, doskonaleniu umiejętności muzycznych, eksploracji dźwięków i tworzeniu emocjonalnych przeżyć. Stoicyzm staje się dla niej nie tylko filozofią, lecz stylem życia, który wspiera ją w trudach i radościach artystycznej podróży. Ostatecznie, stosując stoicyzm w kontekście muzyki, Godra nie tylko tworzy dźwięki, lecz również inspiruje innych do odnalezienia spokoju w harmonii z muzykalnym rytmem życia. To mini opracowanie ukazuje, że stoicyzm i sztuka mogą współistnieć, tworząc piękną symfonię umysłowych i emocjonalnych doświadczeń.